Hello, hello, moi kochani, witam was bardzo serdecznie, tutaj Hanta, kolejny odcinek z Homefront The Revolution i słuchajcie, zebraliśmy ostatnio gang, właśnie. Zabawić, no dobra. No nic, w każdym razie właśnie tak, tak, uwolniliśmy ostatnio 3 osoby, Franklina. Dobra, Franklin, Haley, tu jest Small, i tam jest jeszcze ktoś. Mickey's being held in maximum security over at the police station. We need him, Brady. He knows the tunnels better than anyone. Dobra. To get over there and bust him out if we're gonna get into City Hall. Now, the police station is a tough nut to crack. The KPA have it locked down tight. But if we can get some support from the other inmates, we might be able to get them to do the dirty work for us and bust that place wide open. No dobra, czyli mamy, okej, uzbrój tłum. To będziemy zbroić, aha, rozumiem. Gina. Okej, musimy, rozumiem, czyli znowu serca i umysły tak naprawdę. Musimy przekonać ludzi do tego, żeby zaczęli walczyć i wtedy będziemy mogli wpieprzyć się na posterunek KAL, KPA, jak zwał, tak zwał. Jak już to zrobimy, to uwolnimy Mickey'ego. No myszkę Mickey uwolnimy. Jak uwolnimy myszkę Mickey, to nam pomoże przedrzeć się przez tunele. Generalnie git. Tu jest gdzieś radio jeszcze, o właśnie. To mi nic nie dało? Cholera jasna. Dobra, wychodzimy. Tu od razu obok jest w sumie... Nad nami jest ten posterunek. Tam. Przydałoby się tam wejść i oczywiście mamy tu otwarte, więc nie będzie z tym raczej problemu. A to jest tam wyżej. Tak. Kurczę, tutaj nie wskoczymy, to jest trochę dupa. Potrzebowalibyśmy zeskoczyć z tego tu, więc przeskoczyć, wtedy można będzie to blokować. Jest pytanie, jak się dostać na ten budynek, bo tędy się nie dostałem, tu nie mogę przejść. Gdzie jak pójdę tutaj, to gdzie ja dojdę? A tam są coś ludzie, ale to nie dojdę tam, gdzie bym chciał. Potrzebuję wejść na tą drugą stronę. Dobra, to czekajcie, tędy zejdziemy. Tędy sobie zejdziemy. Jakoś tu pamiętam wchodziliśmy, a nawet wiem jak. A w sumie tu jest jeszcze... Upsi. Tego bardzo nie chcemy. Zobaczmy sobie w sumie na mapę. Ile samochodów do wysadzenia? Jeden mamy dopiero wysadzony? Naprawdę? A potrzeba ich 6. No to przydałoby się tak naprawdę, wiecie. Wiecie co zrobić. Wziąć sobie samochodzik. Rozwalić ten samochód duży. To będzie dosyć daleko, więc spoko, może ten gość nie zginie. No jednak, bo są ofiary w cywilach. Dobra, tam mamy coś uwolnić więźniów. Oh shit, tu jest następny. Fuck, to nie było najlepszy. To by nie był najlepszy, oh shit, to nie był najlepszy pomysł. Dobra, ja tu zginę zaraz, ale serce i umysły wskoczyły. Spoko, coś tam się udało zrobić tak naprawdę, niemniej jednak... srok zginęliśmy. Dobra, musimy się dostać, tak jak wam pokazywałem, tam do góry. Kurde, no musimy się dostać tam, gdzie... no, do innej kryjówki i z tej innej kryjówki da się przedostać. Ja się tam dostanę i wtedy zaczniemy grać dalej. Boże święty, jakie to skomplikowane, naprawdę. Dobre 20 minut sobie już tu krążę. Dobrze, że wyłączyłem odcinek. Oh shit, dobrze wyłączyłem... Włączyłem pauzę, ale już znalazłem drogę, tylko że spadłem, cholera, i nie wiem do końca, czy to jest, znaczy to jest jedyna droga, która tam jest, tylko że... Kurwa mać, jeszcze raz spadnę, to mnie... kurwa, znowu spadłem, czekajcie, po tym samochodzie wejdę. Potrzebuję tu wejść, o brawo, dziękuję. Ej, Boże, nie wiem, czy momentami nie grałoby się po prostu wygodniej na padzie w tą grę. Bo myszka po prostu jest trochę chaotyczna w tym wypadku. No nic.
tędy trzeba przejść. Pamiętacie, że tu skakałem na ten koc taki, stwierdziłem, kurwa, po co on tu jest, skoro nie da się chwycić. No właśnie o to chodziło, żeby tutaj sobie przejść. Tu sobie przejść. Bardzo ładnie. No i teraz pytanie, jak ja mam... Co ja mam z tym mostkiem zrobić, bo cholera jasna, próbowałem tam doskoczyć i autentycznie spadłem. Nic, spróbujemy jeszcze raz. No i zajebiście, i co ja mam w tym momencie zrobić, nie wiem. Dobra, jestem tu znowu, mam pomysł ogólnie. Bo tu są takie dechy, o właśnie, te dechy były ten, one tu zaczepiały. No właśnie tak zobaczyłem, że kurczę, to są deski, które przecież nic nie zabezpieczają. Wszystkie deski zetniemy, dobra. No tu mamy generalnie... Nie mam pojęcia dalej, o co chodzi z tymi wentylacjami, ale nieważne. Udało się, mamy magazyn ruchu oporu. Bardzo dobrze. Więc kolejny fragment mamy przejęty dla siebie. Serce i umysł i tak dalej. Wywołaj przeciw powstanie. Generalnie się udało. Podoba mi się to, co ona mówi. Czyli generalnie trzeba właśnie zejść na dół, bo przejęliśmy punkt, który był akurat nad misją i bardzo dobrze. No, Dana powiedziała, no, że teraz dostarczymy broń właściwym osobom, czyli w tym przypadku tym złym. Nie, w tym przypadku tym niewłaściwym, powiedzmy. Jak to można przetłumaczyć. Dobra, dobra. I wywołamy tu powstanie. Strefa przejęta, czyli ona była... Znaczy, ona była śmieszna, ona była trochę czerwona, trochę między czerwoną a żółtą. O, pozamykają ich tu, zajebiście. Tu będę sobie z nimi walczyć, świetnie. No, ale generalnie jakby struktura czerwonej. Struktura czerwonej, ale zachowanie żołnierzy z żółtej. No mówię, mieszana strefa. Dobra, przedostań się do kompleksu z zaostrzonym rygorze. Dobra. Czwarty jeździeć. Dobra, czyli... O to chodzi, Miki będzie czwartym miejscem z tej bandy, tak? Nie wiem, gdzie jest Small. Myślałem, że tu będziemy po prostu z nim gadać. Widzę, że nie. Widzę, że musimy stąd wyjść. Tylko nie wiem, w którą stronę iść. A wyjdę w tą stronę tym razem. A, zawsze zapominam. W ogóle ludzie stąd zniknęli, nie? Zajebiste. Zniknęli, poszli napierdalać. I te dwie laski go napierdalają. Bardzo ładnie. USA, yeah. Dobra, tu są właśnie, nie wiem, u góry jakby beczki. Dobra. O, tutaj coś mamy. Może to oczywiście odciąć od razu. Dobra, serce i umysł tak mamy na 100%. To mnie nie interesi. To nie. Bardzo dobrze. Akurat musiał wyjść duży, nie? Wystarczyło mu w plecach walnąć i już goś nie żyje. Dobra. Za mną słyszę, ktoś idzie. Dobra, siema. O, oh, fuck you. Bardzo ładnie, teraz się uleczymy. Nie bardzo mamy apteczek, nie? Spoko, damy radę. Mogłem poprosić, żeby ktoś mi pomógł generalnie, nie? Mogłem. Ale nieważne. O, oh, fuck you. Kurde, nóż nacisnąłem. Co on zrobił? Czemu? Bla, 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 bla. Nie wiem, dlaczego
Nie zdążyłem mu nic zrobić, a niemniej jednak szedł tam drugi koleś. Potrzebuję apteczek właściwie, nie wiem dlaczego. Aha, bo skakałem jak pojebany i cały czas traciłem życie, cały czas się uzdrawiałem i nagle się okazało, że nie mam apteczek. No i nic, dobra. Może zamiast kuszy wezmę coś innego generalnie, bo kusza to się tu może słabo sprawdzać. I tak mnie wrzuci, i tak mnie wrzuci tutaj. To weźmiemy sobie tak. Niepotrzebny sprzedmiot? Przedmiot jakiś miałem, nie wiem skąd. Zamiast kuszy wziąłbym sobie po prostu strzelbę powtarzalną. I to by było spoko. I oczywiście kupimy sobie... Nie, jednorazówki medyczne. Właściwie wszystko pozakupujemy. Wersyjne jakieś tam... urządzenia hakującym się, że hukające, hehe. Nie. Dobra, tyle wystarczy. Dobra, idę nam na miejsce po prostu. No dobra, no to próbujemy jeszcze raz. No, tu jest takie otwarte, ale szczerze mówiąc to wolałbym podejść z innej strony po prostu. Aha, tutaj jest ten dziabąk taki. Niestety nie bardzo widzę, żebym kogokolwiek miał tutaj, kto by mi mógł pomóc, a nie, ktoś tam jest, ale to jest w tej strefie u góry, to ja tam nie wejdę. Chciałbym, żeby ktoś mi pomógł po prostu, no. Czy to tak wiele? Kurwa, serio? A wypierdalaj. O Jezus, jeszcze amunicji nie ma. No i dziękuję. Widzenia, czekajcie, ktoś do mnie strzela. No to akurat nie bardzo. Schował się gnojek. Dobra, tutaj ludzie o dziwo przyszli i zaczęli napierdalać, też dobrze. Czekajcie, weźmy sobie na przykład coś takiego. Dobra, ten żyje. Też nie żyje. Weźmy sobie teraz na przykład coś takiego. Bardzo ładnie. Tak też możemy walczyć. Ups, prawie bym strzelił w jednego ziomka mojego. O, to. Fajnie, że trafiłem. Wyjebane ma totalnie. Dobra, ja się uleczę. Chyba kabel mi przeszkadza od mikrofonu. Troszeczkę. Dobra, ja muszę iść dalej. Ogólnie rzecz biorąc. Pozbieram trochę amunicji. Dobra, tyle było z gościa. Czy ja tu wejdę? Wejdę. Dobra, musimy się przedostać tam, tak? Nie będziemy się tu zatrzymywać za bardzo. Wow! Siedź. Czy tam jest... Kurwa, nie wy... Ja pierdolę, czemu on się wychylił? O, to. Kurwa, nie wychylaj się, ja pierdolę! Aaaa! Do chuja! Nie wiem dlaczego, ale on się non-stop wychyla. Nie, naprawdę, nie wciskam shifta, kontrola, nic. Wciskam tylko i wyłącznie przybliżanie i on się wychyla, czego kurwa nie chcę. Chciałem siedzieć za jebaną osłoną i zlikwidować pierdoloną wieżyczkę, która jest na drzwiach. Tak mi się przynajmniej wydaje, że to jest wieżyczka, a nie tylko kamera. No ale ja pierdzielę, dobra, trudno, jeszcze raz. No, spróbujemy coś innego. Spróbujemy w ogóle wejść od innej strony. Tu na przykład... jest pozamykane, ale myślę, że można by tu jakoś się było dostać, na przykład tędy. Otwórzmy sobie to. No właśnie, tak myślę, że tu jest skrzynka z amunicją. Ja sobie przeładuję wszystkie bronie, bo one nie są przeładowane. Ponadto też zobaczmy na modyfikację tego. Co my tu mamy? Może być taki... przeróbka, ogień automatyczny... Fajnie jakby mi nie ten. Ognista wyrzutnia to jest zwykły. Kurwa! Co do chuja? Czemu nie mogę Jak mam niby zmienić? Jak miałbym zmienić na to? O! Muszę na szybko kliknąć, żeby ten... Nie no, akurat nie o to mi chodziło. Zostawmy sobie to. Fajnie, że mogę się z tym cofać. Możecie przestać do mnie strzelać? Już. Właśnie zapomniałem, że to jest, kurcze, wiecie. Że tym się da...
robić tak. Właściwie tego nie muszę mieć tutaj celownika żadnego. Okej. Gdzie te ziomki? Ktoś jest? Tu ktoś jest. Dobra, już go nie ma. Przeładujmy. Po prostu od góry wejdziemy, tak będzie prościej. Fajne to jest. No, rzućmy im tam młotowa na przykład. Bardziej... No i ważne. Już wszystko płonie i nikt nie żyje. Zjebałem, ale to nieważne. Dobra, dobra. Dobra, wszystko płonie, przestanie. Znaczy, przestałoby. Przestało w sumie. Bom, 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 bom. Dobra, tu widzę jakiegoś ziomka z plecaczkiem. Dobra, podleczmy się. Przyda się jednak tutaj ta druga broń. Czyli to. Bo możemy wycelować plecaczek. Dziękuję bardzo. Tutaj widzę coś do wybuchu. Może dojść. O, właśnie doszło. Bardzo ładnie. I tam jest generalnie taki jeden ciabąg, który ja bym chciał zhaksować. A i to muszę zejść na dół. Bo wiecie, o co mi chodzi. Żeby on był po mojej stronie. A właśnie, on będzie przez chwilę przynajmniej po mojej stronie. Tu jest w sumie samochód jakiś. Dobra, teraz też będzie po mojej stronie przez chwilę. Niech napierdala do tych ziomków. Dobra, to się tam niech... Aha, to są tylko wyłącznie gaśnice, luls. Tu muszę chyba wejść. To gówno za mną wjechało, ale to nieważne. Dam sobie radę. Oh shit! Dobra, udało się. Wow, 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 jak on strzela. Dobra, tu mam gdzieś jeszcze wyżej. A, przez to mam przejść. No dobra. Chyba po prostu idę dalej. Nie będę się tu zatrzymywał. Znieśmy kiedy dwa buty. Chujowa ksywa, co? Dobra, przeładowane. Przeładowane. Nie przeładowane. To przeładujmy. Ktoś tu jest? Nie. Mi się tylko wydawało, dobra. Dzień dobry. Śmieszne, tu nikogo nie ma. Dobra, tutaj tylko haksujemy. Powinna być jakaś obstawa w ogóle w tych budynkach. A nie tylko na zewnątrz. Zawsze tak było. O, patrzcie, mamy gościa. Nope. No i posterunek policji przejęty, bo wystarczyło jego przejąć. Nie trzeba było nic więcej. Szkoda, że ten koleś dalej do nas mówi. Tylko, że go nie widzimy. No i dobra. A, dokładnie tutaj mamy teraz zrobioną tą. Zajebiście. Met your new friends and I was a little worried. I still am really. But Dana vouches for them. Get your ass back here and we'll go over the plan. Okej. To możemy lecieć ten dalej. Fajnie, bo mamy poprzejmowane już tu wszystko. Proszę ładnie, jak rozdzieliliśmy na pół, to właściwie co, wychodzi, że co, to by było... No nie wierzę, żeby to było do wszystkiego i to do wszystkiego? A może? Ciul ik wie tak naprawdę, może tak faktycznie jest. Dobra. To idziemy, wracamy do niej na giełdę. Właściwie to... Nie mam właściwie co tu wam pokazywać, tylko... Wrócimy na giełdę do nich. No dobra, przejąłem tą jedną z tych dwóch stref, o których mówiliśmy. I faktycznie... Ta strefa tutaj, wiem, cały taki ten kawał odblokowaczy i tutaj jest po prostu ostatnia strefa pewnie. Ale to mniejsza z tym, idziemy teraz do Parisza. Pogadamy z nimi, co oni tam wykombinowali. No i zobaczymy, mamy jeszcze... Tak, z 10 minut spokojnie odcinka, także jeszcze coś zrobimy. To w sumie dobrze. Trzeba. Small się przebrał, okej. You forget who's calling the shots here, Small?
Wolał, jak była martwa, co? We're gonna use the tunnels Mickey showed us to get close to City Hall. Small, you and your team are gonna grapple to the roof. Take out the Nork security and clear a path to Simpson. I'll leave it to us, Parrish. We've been waiting for a chance like this for a long time. Me and Parrish will break into the security room here and put the building on lockdown. That should buy us enough time to deal with Simpson and get out alive. And that just leaves you, Brady. You're gonna infiltrate the building across the street from City Hall. Once inside, you gotta manually power up the main antenna. And then we can broadcast good, our little good, chat good. With so Simpson. Can we go kick some fucking North ass now? Easy, Small. Listen, we're all in this together. If we fail, the resistance is over. Not that. But we won't fail. No one here is gonna let that happen. When you're ready, Brady, we'll move out. Just make sure you have everything you'll need. Dobra. W sumie to mamy wszystko. Tylko tak się zastanawiam, jaka broń będzie mi potrzebna tam. Wiadomo, pistolet i tak nie mam innej, jest zablokowany. Karabin szturmowy to jest taki must have. Czy będziemy tam się wbijać ze strzelbą powtarzalną? No, mamy do wyboru jeszcze kuszę, karabin bojowy, wyrzutnie rakiet. No nie wiem, jak tam będzie, czy będzie mi potrzebna wyrzutnia rakiet. Wyrzutnia rakiet to tyle jest, powiedzmy, że mało użyteczna, bo ona jest dobra na pojazdy i nic więcej. Znaczy, do ludzi też można strzelać, tylko tam nie jest zbyt dużo ammo. Karabin bojowy... to jest w sumie dobre w dużych czerwonych strefach, gdzie sobie zdejmujemy. Chyba zostawimy tą strzelbę, ewentualnie tam sobie wyrzutnie min z niej zrobimy, czy coś, nie? Za to wybierzemy sobie, kupimy sobie na pewno tak, przedmioty jednorazowe, wykupimy sobie wszystko. Żeby mieć tutaj właśnie nam czegoś. A wiecie co, pokupuję wszystko, żeby jak coś to móc sobie tworzyć, po prostu przedmioty kolejne. Dobra, to tyle. Sprzęt, wszystko mamy oprócz kamizelki taktycznej. Zmniejszam się obrażenia, więc myślę, że sobie ją kupimy w końcu. Tak, dodatki, tu mamy wszystko do wyposażenie. No tutaj właściwie mamy tylko samochodziki i podstawowe, bo te misie i te zdalne to jakoś nie bardzo mi potrzebne do czegoś są. Tutaj niektóre rzeczy już wykupiłem na dwie gwiazdki, na przykład kuszę na trzy. Karabin, teraz mamy strzelbę powtarzalną, ale używamy tej automatycznej. Można by w sumie kupić jeszcze kolejny poziom. 4000, dobra, resztę sobie zostawimy. Myślę, że póki co tyle nam wystarczy i no i ruszajmy w takim razie. Rozpoczęcie tej misji uniemożliwi ukończenie pozostałych zleceń lub punktów kluczowych, czy wow! Punktów kluczowych. Aha, że co, już lecimy do końca fabuły, tak? Nie, to zasadniczo bardzo fajnie, bo teraz mamy czwartego jeźdźca. Ja sobie już zobaczę na... no nie, ten notatnik. Zobaczę sobie, jak to jest tam rozpisane, ale właściwie to... to wiem, że pomału gdzieś tam się już zbliżamy do końca. Czwarty jeździec. Aha, to dobra. To faktycznie, teraz przeskoczyliśmy na szybko w sumie... To jest zrobione, czyli tak, zostało nam właściwie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem tak naprawdę rzeczy do zrobienia, siedem misji do ukończenia, ale myślę, że nie, że możemy normalnie ten działać i po prostu, powiem wam tak, skoro twórcy zapowiedzieli, że będą dokładać wątki fabularne i ta gra będzie rozbudowywana do 30 aż godzin rozgrywki, w sensie fabularnej, no to myślę, że wiecie, że na spokojnie, będzie można wrócić i wszystko tam później sobie odblokować, a jak nie, no to trudno. Lecimy, bo nie ma co się zatrzymywać. Pewnie po prostu teraz, dopóki nie ukończę gry, to nie będę w stanie, wiecie, poruszać się swobodnie po tych obszarach. No to dobra. Tak w sumie, czyli co, rewolucja zaczyna się tak już na poważnie, tak? Kurczę, znowu przyjechał jakieś samochody, coś wywożą, jakieś śmiecie czy coś, tłuką się w porąbane. Ethan, no okej, wracamy. Nie mam za specjalnie pojęcia, co się stało, ale gra się po prostu zwiesiła tak totalnie musiałem wyłączyć ją. Ale spoko, na szczęście nie ma, wiecie, action... No kurde, co się dzieje? Coś teraz... Nie wiem, czy to wy też słyszycie? Czy coś z dźwiękiem w grze jest, tak? Dobra, uspokoiło się. Takie... Takie coś cały czas miałem. Okej.
Co ja miałem powiedzieć? Na szczęście action działa w ten sposób w tym momencie, że nawet jeżeli gra się zatnie i ją wyłączy czy coś, to on po prostu ładnie kończy nagranie. Jeżeli się komputer nie zetnie w całości, to on ładnie kończy nagranie, mimo takiego, wiecie, wymuszonego przestania działania. No i czasem jak się komputer zatnie, to jeszcze czasem zdąży, a czasem nie zdąży zakończyć nagrania. To jest ekalatoria trochę. No i nic, właściwie niewiele nam zostało. Nie wiem, czy może nie w przyszłym odcinku zakończymy w ogóle fabułę. Użyj platformy do mycia okien. To jest platforma do mycia okien. To wygląda raczej jak winda. Small's been itching to strike at the KPA and Simpson for a long time. Wonder what went down between those two. I don't think we want to know. Czekaj. Co ona powiedziała? Shit. Fuck. The Marks are shitting themselves seeing combat this close to their HQ. Oh. Okay. Would you look at that? Looks like a war zone down there. Let's get off this roof. No. I can almost feel the sniper. Dobra, zobaczmy, gdzie my jesteśmy w tym ostatnim obszarze. No właśnie. Tak myślałem, dobra. Watch out for snipers. Looks like someone's coming. Cholera jasna. Jakbym wiedział, że będzie snajper. Looks like someone wanted out of here at some point. Wonder if they got out. No one slips through the KPA net. Mhm. Dobra, to sobie rozwalimy. Tak, wiem, widzę. Dobra, czyli oni mają snajperkę, więc oni się ze snajperami zajmą, to jest nieźle. Aha, po dachu. A, i tu jest ratusz, no właśnie. Myślę, że on doskonale wie. Znaczy, nie można być tak głupim, żeby tego nie wiedzieć. Dobra. To chyba nie tutaj. Gdzie teraz mamy dojść? Bo chyba nie mamy tam skakać na to, nie? Tam? A są te platformy. No dobra, to proszę mnie tutaj zjechać. Śmieszne, w sumie odkąd nie ma header, to Dana naprawdę wszystko ogarnia. Mocno ogarnia. Wcześniej trzeba tylko rozpierdalać. I teraz to... Wow! Jakim cudem się to stało? Jeszcze teraz zleciałem do góry czy na dół? Nie mam pojęcia, tam chyba nie było nawet dołu. Jakim cudem się to stało? Po prostu postać mi wyszła poza barierkę, nie wiem dlaczego. O Boże, znowu to, dobra, czekajcie. No dobra, no dobra. Jest platforma, tak? Dobra, udało się, Jezus Maria, nie spadłem. Czy tu jest radio? Jak jedzie coś do góry, to mam wrażenie, no właśnie. Patrzcie, co się z nimi stało. Oni chyba kucnęli. Ale no, gdzieś tam im blazły, dobra. Chodźcie. That's a lot of peacekeepers. Seems like the Norks aren't taking any chances. We can cover you from here, Brady. Just try to keep things quiet. Szkoda, że kurwa nie wziąłem sobie właśnie snajperki. Ale spoko. Czy nie pójdziemy tym, bo to ma tłumik. A no, chociaż kuszę. I co, i oni to usłyszeli, kurwa? Fuck. Tak, oni to usłyszeli. To bez sensu, bo ja tu mam na pewno tłumik. Nie mam tłumika. O kurwa, dlaczego ja tu nie miałem tłumika? Czy kiedyś bym się czymś bawił i przez to... Faktycznie. Teraz słyszę, że mam tłumik. Jeszcze mi kurwa granaty będą cip tu gdzie rzucać, co? Dobra, nieważne. Nie ma to takiego znaczenia aż... Czy mnie będą, czy nie słyszeć. To chciałem to raczej po cichu starać się zrobić.
Oh shit, oni te... Jebane! Zginęliśmy równocześnie. To wszystko przez ten cholerny brak tumika, bo chciałem sobie zabić tego gościa i zaskoczyć tam, nie? Dobra, dobra. Seems like the Norks aren't taking any chances. We can cover you from here, Brady. Just try to keep things quiet. Dobra. Aha, ona powiedziała faktycznie, że postaraj się po cichu. Dobra. Pistolet, a to jest co? A to jest ten pneumatyczny. Nie. To mi wystarczy. Co do kurwy? Czemu on nie zginął? No miało być po cichu, tak? Bym se kurwa kuszę wziął, jakbym wiedział. Skąd miałem wiedzieć? Ciągnia! To jak dalej? Dobra. Nie to. Kurwa, daj mi moją broń. O właśnie. Cholera jasna, no. Tak? No to kurwa. We got them all. Tak, jasne, kurwa. Sam se poradziłem. Wyście nawet kurwa nie wyszli z tej jebanej windy. No teraz wyszli. Ciptungi jedne, dobra. Lecimy. Dobra, już napierdalam. Proszę bardzo. Aha, jeszcze haksowanie. Telefon się rozbił. Czekaj, czy on był od początku rozbity? W sumie nie zwróciłem jakoś uwagi. A może kiedyś zwróciłem, ale zapomniałem, że zwróciłem uwagę, no to nieważne. Okay, now for Simpson. We'll activate a lockdown to stop reinforcements getting to him. You join Small's team on the roof and secure it so Simpson can't escape by air. No i dobra. Okej, słuchajcie. Myślę, że tutaj sobie zakończymy odcinek, bo tak mniej więcej czasowo będzie okej. Także tyle. Myślę, że w następnym może się okazać, że zakończymy fabułę, a jak nie, no to za dwa odcinki. Ale myślę, że ten, zakończymy fabułę i to bardzo fajnie, bo właściwie ten odcinek, który teraz nagrałem, to jest, ja muszę sobie sprawdzić, ale wydaje mi się, że wyszło idealnie. No właśnie, odcinek, który teraz nagrałem, to odcinek numer 19. To też może w 20 uda się zmieścić, czyli równo 20, a jak nie, to w 21, czyli to jak do ładna liczba, to oczko, no to wiecie, i także spoko. I fajnie, bo pozbędziemy się, zakończymy tą serię i fajnie, bo już jest następna gra, która powinna za tą wejść, także ja się cieszę, że to mi się uda skończyć. No, także tyle, dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało, jak tak, to pamiętajcie, żeby skomentować i ocenić film, no i do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnych, bye bye. Halo.